Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym pokazać jeszcze jedno danie wigilijne i to jest kompot. Kompot suszonych owoców, śliwek, gruszek, jabłek. I ten kompot, który ja robię, jest to kompot właśnie mieszany. I ten kompot właśnie bardzo chętnie jest pity u nas. I mam nadzieję, jeżeli Państwo sobie taki kompot zrobicie, będzie również Państwu smakował. A więc teraz przechodzimy do robienia tego kompotu. Jest to bardzo smaczny kompot, ale na parę rzeczy trzeba będzie naprawdę uważać, żeby on był dobry i żeby dzieci na przykład chętnie go również wypiły. Ponieważ dorośli przeważnie wypijają, ale dzieci mają z tym problem. Tak, moje nieraz mówiły, mama, a ten kompot wędzonych śliwek to był straszny, jaki żeśmy tam nieraz pijali na wigiliach. Dlatego od lat nie robię w ogóle na samych śliwkach i na wędzonych, ponieważ dzieci tego nie lubią. I tutaj proszę zobaczyć, miałam około 200 gram suszonych jabłek i gruszek moich, które Państwo już widzieliście na moim kanale, które suszyłam. Namoczyłam pół godziny, pogotowałam około 5 minut, może nawet 2-3 minutki pogotowałam i teraz tą wodę odcedzam. Wrzucam z powrotem ten susz i przechodzimy do dalszego robienia tego kompotu. Mam przygotowaną wodę, 2 litry. Dzisiaj mam 2 litry, ponieważ Państwu pokazuję, jest parę dni przed Wigilią, żebyście mogli sobie coś takiego podobnego właśnie ugotować. Do tego suszu teraz wkładam parę śliwek, można powiedzieć ze 100 gram śliwek. Można więcej, ja na przykład bardzo lubię śliwki, to jest pół kilograma, a więc 100-150 gram śliwek powinno być. Tu mam również namoczone rodzynki, około 50 gram. To prawie każdy w domu ma. Również wrzucam do tego rodzynki. I teraz przechodzimy do wrzucania świeżych owoców. Tu mam kawałki gruszki jeszcze mojej ze zbiorów. Te pomarańcze i cytrynę dam troszeczkę później, jak on się już pogotuje, chociaż z pół godzinki. Ponieważ pomarańcza można wrzucić, ale jego trzeba po 5 minutach gdzieś wyciągnąć, żeby on nie był gorzki. Przynajmniej tak mi się wydaje. I co jest ważne? Jeżeli robicie kompot, to bardzo proszę uważać, znaczy nie uważać, tylko zwrócić uwagę, ile macie domowników, ile będziecie mieli przy stole wigilijnym osób, ponieważ nie może go zabraknąć. A więc przynajmniej po pół szklanki takiego kompotu powinno być. Jeżeli będzie smaczny, to będą prosić nawet jeszcze o dokładkę. Taki kompot proszę sobie zrobić parę godzin wcześniej, bo jeżeli on postoi, to nabierze jeszcze tego całego aromatu. Dlatego nie krótko przed, tak samo jak barsz. Proszę zrobić sobie na dzień wcześniej, on postoi, czy rano, na później. Wtedy sobie doprawiamy i naprawdę taki jest smaczniejszy, można powiedzieć. I dlatego tutaj mam dużo suszu, również rodzynek, ponieważ on będzie wtedy słodki, naturalnie słodki, i nie trzeba będzie w ogóle go dużo dosładzać. Na koniec damy jeszcze troszeczkę cytrynki, żeby on nie był za słodki, żeby miał też taki, żeby był kwaśno słodki, lekko. I wtedy on, dla mnie się tak wydaje, najlepiej smakuje. Co ja jeszcze daję, jak daję też pomarańcza, to daję 2-3 goździki. Proszę zobaczyć, nie za dużo, to ma być tylko taki posmak. Jak ktoś nie lubi, może dać jednego, może dać dwa, ale może dać 3, a 5. Zależy, jak ktoś lubi. I na koniec można dać cynamonu. Tak też
jakby szczyptę taką, żeby po prostu był taki fajny, świąteczny smak tego kompotu. Naprawdę będzie smakował. W końcu jak ktoś gotuje, to decyduje, jaki smak ma kompotu być. I taki kompot teraz, jak się zagotuje, zmniejszamy i on 30 na 40 minut musi na wolnym ogniu się dusić. Można, czy gotować, można go przykryć. I wtedy będzie dochodził, jak on się dogotuje, spróbować, czy nie za kwaśny, za słodki, i doprawić i odstawić gdzieś na bok. Wtedy po godzinie, dwóch odsadzamy te wszystkie owoce i nalewamy czysty, klarowny kompot do szklanki. Co ja później jeszcze daję do takiego kompotu, jak już odcedzę, to daję nieraz malinowego soku, takiego z łyżkę, dwie, albo ja tutaj mam truskawkowy, albo z owoców granatu, taki syrop. Proszę zobaczyć, on będzie miał taki troszeczkę ciemniejszy kolor. Można pomieszać, dać i z jednego, drugiego do smaku, ponieważ trzeba myśleć również o dzieciach. Jeżeli dzieci tu będą piły ten kompot, to niestety ten smak dobrze jest jak tak pod dzieci zrobić, a jak się da na przykład nawet samej truskawki syrop, jeżeli macie kompoty w domu jakieś, jak najbardziej dać swój kompot, dać troszeczkę suszonych właśnie owoców, śliwek, jabłek, gruszek, czego tam macie, będzie naprawdę smaczniejsze. I to się tak będzie nagotowywać. Jeszcze ten cukier się puści z tych owoców, także naprawdę taki kompot to nie jest czasochłonny, ale czasowo potrzebuje troszeczkę postać. I proszę zobaczyć, jaki kolor jest w sumie jasny, mimo że dałam tego syropu. I zaczyna się już gotować. Aha, zmniejszyłam. I tak, jak mówię, około 45 minut musi sobie dochodzić. Jest dość dobry, ale jeszcze kwaśny. Nie daję teraz cukru, ponieważ chcę, żeby ten cukier się wygotował z tych owoców. I proszę zobaczyć, kompot się już pogotował. Prawie pół godziny. Tak już troszeczkę to wszystko napęczniało. Tu jeszcze jest kawałek gruszki. Wszystko miękkie. Ładnie. Można jeszcze spróbować. Proszę zobaczyć, już ten kolor się zrobił również taki bardziej mętny. Tak powinien w sumie być taki. On jest gęsty również. Jest dość kwaśny. A więc potrzebujemy tutaj teraz cukier. Dajemy łyżkę cukru. Na gdzieś 2,5 litra wody. Pomieszamy i zobaczymy zaraz, jak on będzie smakował. I teraz dajemy parę kropli cytryny, jak również można wycisnąć dwie mandarynki albo pomarańcza. Wtedy będzie ten smak również dobry. I wrzucamy te skórki. Tak jak mówiłam, na 5-10 minut góra, ponieważ od skórki może być gorzki smak. I jeszcze raz próbujemy. Cukier się wymieszał. I tu można dowolnie dawać. Jeżeli ktoś lubi naprawdę więcej jabłek, więcej śliwek, nie ma problemu. Już on jest naprawdę bardzo, bardzo smaczny. Jeżeli by był komuś za kwaśny, proszę dodać jeszcze z pół łyżki cukru. I proszę pamiętać o tym,
jeżeli macie więcej gości, to muszą te porcje być podwojone. Musicie dolać wtedy od razu najlepiej, nie później dolewać wodę. Proszę dać od razu duży garnek, odmierzyć ile szklanych potrzebujecie. Wtedy wrzucamy te wszystkie owoce, gotujemy, stoi z godzinę, dwie, przelewamy do jakiejś karafki szklanej i wtedy nalewamy, resztę możemy zostawić na stole. I proszę zobaczyć, kompot się już gotował około 45 minut. Tutaj się gotował, postał jeszcze z pół godzinki i teraz będę pokazywała Państwu, jak ja robię dalej, żebyście widzieli. A więc biorę sitko, jakąś miskę i przecedzam te owoce. To jest dla tych z Państwa, którzy nigdy nie gotowali kompotu suszonych, świeżych owoców na Wigilię. Proszę zobaczyć, mamy ten kompot. Próbujemy jeszcze raz. Wyłączamy oczywiście. Bierzemy, jeszcze raz spróbujemy. Jak tak zrobicie, proszę Państwa, jeszcze raz się pochwalę, jeżeli tak zrobicie, zostawicie czas, żeby on troszeczkę się tak wyrobił, żeby puścił z siebie te soki, to wszystko, kompot będzie naprawdę pyszny. A więc zapraszam Państwa. Dziękuję bardzo za uwagę i możliwe, że do następnego filmiku.